Wiecie, co było przyczyną? Zasilacz Be Quiet Straight Power 11650W pierdolnął w kalendarz. Niestety. Tu mam zasilacz System Power 9, zresztą pokażę. Sorry bardzo, mi się ręka omsknęła. Wyciągnąłem z innego komputera, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. No i słuchajcie, zobaczcie. Procesor w pełni działa. Pamięć RAM tak samo. Karta graficzna tak samo. No po prostu widzicie, no u mnie przyczyną był zasilacz. Straight Power 11 od Be Quieta, 650 W. O ten, który się tu znajduje. Oj, cholera. Wtyczka się wkręciłaby. Ten, który się tu znajduje, uległ awarii. Wybudzałem wczoraj komputer ze stanu uśpienia. To tylko słyszałem kliknięcie, załączenie na sekundę, wyłączenie i jakieś klikanie w środku. I tyle. A dzisiaj widzicie, podpiąłem nowy zasilacz. No bo Straight Power 11 to gówno, a nie zasilacz. Dobra. Ale podpiąłem nowy zasilacz System Power 9 od komputera z akceleratorem graficznym. No i widzicie, zobaczcie, wszystko działa, wszystko się kręci. Rozmawiałem z Dawidem Nowakiem z WavePC, to powiedział właśnie, żeby po prostu najpierw podmienić zasilacz i sprawdzić, czy wszystko działa. No ja powiedziałem od razu, że to jest zasilacz, bo na bank byłem pewny i potwierdziło się. Moje potwierdzenia się sprawdziły, zobaczcie, wszystko ładnie się obraca, wszystko się kręci. Zasilacz uległ awarii, nic nowego. U mnie non stop zasilacze idą tylko. Więc jak widzicie, wszystko działa. Zobaczcie, wszystko chodzi jak znowu. Żeby nie było, wiecie, uruchomię Linuxa na nowo. Jeden dźwięk. Wszystko działa. No i wchodzimy do systemu. Dziękuję, do widzenia. Wszystko działa. Nie mam z niczym problemu. Nawiązano połączenie przez... Tak, z telefonem nawiązał mi połączenie. No zobaczcie, wszystko działa, wszystko... Ze wszystkim jest problem... Ten, nie problem, tylko ze wszystkim jest dobrze. Sobie zaktualizujemy Linuxa. No i zobaczcie, wszystko się aktualizuje. Powiem szczerze, że ja naprawdę ładnie pojmuję. Karta graficzna działa. A na pewno działają obie, bo obie są podpięte do płyty głównej. Tu mamy, jak widzicie, Radeona. I mamy drugą kartę. Więc jak widzicie, no tutaj przyczyną jest zasilacz. Tylko nie ten, bo ten, jak widzicie, działa sprawnie i zajebiście. Tylko ten Straight Power 11 650 W. Ja pierdolę, 580 zł wyjebane w błoto jednym słowem. Jak to zwykle bywa, matka jest potrzebą wynalazków. Dobra, trzymajcie się, film wędruje na YouTube. Dla ostrzeżenia Was, że jak będziecie mieli podobny problem, to po prostu... Wiecie, co robić. Sprawdźcie po kolei każdy komponenty komputera. Miłego dnia.